O tym, dlaczego doszło do napisania oświadczeń, zeznaje pani Anna Dziedziulo w sądzie pracy 25 września 2003 roku. Później doszłyśmy do wniosku, że wystąpimy z oficjalnym pismem jako związek oraz pracownicy złożą indywidualne oświadczenia. Chodziło o to, żeby prezydent mógł wybrnąć jakoś z tej sytuacji, albowiem w polskich przepisach brak jest pojęcia młodych. Prawda jest taka, że nie znałam szeregowych pracowników, no może poza nielicznymi. Sprawy załatwiałam skargą kierowniczą, a szeregowych pracowników spotykałam 2 razy w roku i nie byłam w stanie zapamiętać twarzy 220 pracowników. Chciałabym zauważyć, że prawie cały zespół kierowniczy mający ze mną codzienny kontakt broni mnie. Pytając przez te lata świadków, pani mecenas zawsze wypytywała o jego osobistą sytuację, na przykład jak pracowałem się z kierownikiem, zastępcą dyrektora, czy mieli kontakt z dyrektorem. Świadkowie w ogromnej większości twierdzą, że im dobrze pracowało się z kierownikiem i zastępcą dyrektora, a zanim nie mieli kontaktu, to kto i dlaczego rozgłaszał plotki o złych kierownikach i dyrektorze? Przed przyjściem do MOP dojrzałam do pracy do Wrocławia i bardzo mi zależało na tej pracy w MOP. I chciałam, aby moi podopieczni, pracownicy i przełożeni byli ze mnie zadowoleni. W MOP-ie zaś nie było znikąd pomocy. Przypomnę zeznanie pani Heleny Kosowskiej-Nowak, jak nie chciała mnie nauczyć sprawdzać wywiady środowiskowe, jak na zebraniu zadałam pytanie w sprawie, czy dochód wymowy zlecenia wchodzi do dochodu klienta przy przyznawaniu określonego zasiłku, to zamiast pomocy pouczono mnie, że pytanie jest nieprecyzyjne, a to nie miało znaczenia, że informacja ta była mi niezbędna natychmiast do rozmowy z rzeczonym klientem. Pani radca prawny Regina Siewak-Brzuzowa szeroko opisuje, jak pracownicy się naśmiewali z dyrektora, który dopiero poznawał firmę. A jak dyrektor nauczył się firmy i zaczął wykrywać błędy, na przykład sporządzanie wywiadu środowiskowych dla celów innych niż przewidział ustawodawca, czyli nieprawidłowe naliczenie staży emerytalno-rentowych, i zaczął wprowadzać działania naprawcze i egzekwować wiedzę, to nazwano to szykanami. W MOP szykaną było na przykład, zeznaje pani Dorota Pluka, przekazała mi szukać informacji w internecie. W ostatnich dniach społeczeństwo Lubina wstrząsnęła wiadomość o tym, jak noworodek wyślizgnął się z rąk położnej sprawy z prokuraturze. W historii MOP miało miejsce podobne zdarzenie. Opiekunce dziecięcej wypadły niemowlę na podłogę. A ja jako dyrektor udzieliłem upomnienia. To właśnie upomnienie przedstawiane jest jako przykład szykanowania pracowników. Przy wprowadzeniu wszelkich zmian dał się zauważyć opór pracowników. Proszę sobie wyobrazić, jak mi tam się ciężko pracowało. Moja wina polegała na tym, że ja do końca nie rozumiałam tych ludzi i ich lęku przed mową. Mogłam lepiej ich poznać i przekonać do miłości. Przez cały okres trwania tej sprawy nie opuściłam ani jednej rozprawy, jak również nie wnosiłam o odroczenie rozprawy, dlatego jest mi bardzo przykro, że w mediach chce się stworzyć wrażenie, że ten proces tak długo trwał, ponieważ miałam ten własny interes.